Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj wchodzimy na najwyższy szczyt Hiszpanii, czyli na wulkan Teide o wysokości 3718 metrów. Tak. Już się zmęczę. Wchodzimy z parkingu, z miejsca, w którym zaczyna się szlak na Teide. No i do pokonania mamy ponoć 10 km na sam szczyt. Nie wiem, ile to nam zajmie, zobaczymy, powiem wam potem. Także trzymajcie kciuki. Ponoć szlak jest wymagający, także zobaczymy. Tutaj jest taki mały parking, tutaj 12-13 samochodów wejdzie maksymalnie. My stanęliśmy w zatoczce, 200 metrów dalej, to tam były 3 miejsca dodatkowe. A tak to najwcześniejszy parking, taki większy, jest 900 metrów wcześniej. A tam wchodzimy. Hola! Pamiętajcie, żeby wejść na sam szczyt wulkanu, trzeba mieć zgodę. Dokładnie. Zdobywacie ją na stronie Narodowego Parku. Wrzucę wam linka w opisie do tego filmu. Tam daleko, na szczycie, widać stację badawczą, bo tutaj na Teneryfie jest najlepsze miejsce do obserwacji nieba. No i tam jest ogólnie, są teleskopy, można się tam wybrać na wycieczkę. Akurat jesteśmy w czasie, gdzie kometa przelatuje przez niebo. Więc warto się tam wybrać, my się akurat tam nie wybieramy, no bo mamy inne atrakcje na głowie. Pierwsze 5 km szlaku to droga szutrowa. Jak ktoś jest leniuszkiem i nie chce mu się wchodzić tyle na szczyt, to można wjechać kolejką i stamtąd już jest niedaleko. Dokładnie, tylko pamiętajcie o tym, że te pozwolenia, żeby wejść na szczyt od 9 do 17, są już zajęte kilka miesięcy wcześniej, więc jak chcecie w tych godzinach wejść, no to musicie jakieś 3 miesiące wcześniej sobie to pozwolenie ogarnąć. My wchodzimy na zachód słońca i te pozwolenia są dostępne tak naprawdę z dnia na dzień, bo mieliśmy iść w środę, ale była taka paskudna pogoda, że przebukowałam. Natomiast wiem, że jeszcze są dostępne wycieczki z przewodnikami, no to oni po prostu, jak wy kupicie wycieczkę, to tak wchodzicie, nie? Natomiast my wchodzimy sami. Na razie szlak jest bardzo dobrze oznakowany tutaj akurat. No i zaraz zaczynamy wspinaczkę. Żeby się nawadniać co chwilę. W ogóle mam wrażenie, że im wyżej, tym kuźwa cieplej. No, a miał być zimniej. No. Zobaczymy na szczycie. Pamiętajcie o zostawieniu suba na naszym kanale, a my ciśniemy dalej jak niewolnicy. Nóżki na nóżkę. 2 godziny 50 minut. Dochodzimy do schroniska, to zrobimy dłuższą przerwę. Ubierzemy się, bo już wieje chłodkiem tutaj. Stąd zmierzamy dalej szlakiem. Godzinkę mamy pod kolejkę. Nie wiemy, czy ta pogoda nam daje tak w kość, czy już ta wysokość coraz bardziej idzie się tutaj. Chyba ta wysokość, bo z nóżki na nóżkę jest coraz ciężej. Jesteśmy na 3-4. Się męczymy, no.
Zaczyna się pokazywać już wulkan, już coraz bliżej i bliżej. Po 4 godzinach doczekaliśmy się cienia. Co prawda na 10 sekund, ale zawsze coś. 4 godziny 10 minut. Weszliśmy na tą kolejkę. No i weszliśmy 2 godziny za wcześnie. Wejście mamy na 18. Panie nie chce nas puścić wcześniej. Powiedział, że mamy wrócić na 18. No i leżymy, chillujemy. Magda walczy z kolesiem, żeby nas puścił godzinę wcześniej. I to jest budka strażnika. Dobra, Magdzie się udało. Wpuścili nas wcześniej. Zmieniła się warta, poszłam jeszcze raz zapytać. Mówi, nie zaszkodzi. Taki starszy pan mówi, no problemu, ten minutes i idziemy. I wchodzimy. I jesteśmy na szczycie. Mamy to. Uciekamy, bo za chwilę wybuchnie. Jeszcze z tej strony wam pokażę. Gdybyśmy zostali dłużej, to byśmy zobaczyli cały cień Teide. Tutaj widać kawałek. No ale trzeba by tu czekać za 2 godzinki, a no my nie mamy chęci. Chcemy już iść do auta. No i schodząc dostrzegamy ten cień Teide, który tam pada aż na ocean, zobaczcie. Wiadomo, z góry to pewnie lepiej wygląda, ale my i tak jesteśmy zachwyceni tym widoczkiem. Kończymy dzisiejszą wycieczkę. Idziemy do auta, mamy jeszcze do auta myślę jakieś 15 minut. Całość nam zajęła ile? 6 godzin, 15 minut coś takiego. Tak, tylko że z powrotem już jak zeszliśmy z tego takiego ciężkiego szlaku i idziemy taką drogą, no to trochę biegniemy, więc żeby być szybciej już w aucie. Tak, ogólnie mega super doznanie, mega wrażenie. Warto jednak zostać na ten zachód słońca, bo jak żeśmy potem schodzili, no to widzieliśmy ten cień i widzieliśmy piękny zachód. Także jak ktoś ma więcej czasu, siły i chęci, no to warto zostać, przeczekać tam. Myśmy po prostu za szybko poszli, bo ja nie wiedziałam, ile czasu zajdzie nam ta droga. Także dziękujemy, że zostaliście z nami do końca i zostawcie zaglądajcie suba na inne filmy. Zostawcie suba, pa!